Thank you. Okej, okay, znajdujemy się na stronie startowej, gdzie utworzymy nasze konto i pobierzemy grę. Oczywiście sobie to przy was, bo jeśli tego nie zrobię, to będą pytania: Glitz skąd masz tą grę? Glicz, jak zrobić konto? A skąd to wiem? Dałem wam link do MSP2, a wy się pytacie o link. Okej, okay, graj teraz. Tutaj jest nasz Kuń i my. Myślę w sumie, że mogę zacząć od nazwy postaci. Może nazwę ją Klara? Zajęte. Klara Bridge Sister. Wybierz imię swojego konia. Mm... Mouse Ninja Mój koń będzie nazywał się Mysia... Mój koń będzie nazywał się Mysia Ninja Nisi, misi... Maus Ninja Okej, okay, wybierzmy kolor skóry I może sobie postać przybliżę eee, Kiedyś na pewno to konto zrobiłbym jako konto czarnoskóre Ale myślę, że aktualnie mogę je zrobić takie... Delikatne O, może rude Jest nawet hot, nie będę kłamał Makijaż... No ten makijaż wygląda taki... Naturalny, bo ten makijaż jest taki... Nie, więc biorę ten makijaż i może jeszcze mm, zielone oczy, bo w sumie jest ruda, to czemu by nie, a jeszcze wiesz mogę wybrać y, upięcie włosów, jestem po prostu głupi. To na pewno odpada na 100%, to o, to, 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 to. to. To jest to. Okej, okay, makijaż, oczy. Okej, okay, teraz powiem na konia. Ta maść konia mi się mega podoba, jest taka, no nie wiem, taka przyjemna dla mnie. To są takie dość ciemne, to te też jest taka ładna. Waham się między właśnie Tom a Tom, ale właśnie może wezmę tom. wybierz grzywę swojego konia. Yy, yy, w sumie to jest ładne, okej, okay, może być. A, ważna rzecz. Jeżeli wejdziecie do linku w opisie, to możecie w tej grze zgarnąć vip Więc chyba się opłaca. Klik. Okej, okay, wpiszę swojego maila i zaraz do was wracam. Excuse me. Przyniosło nas na stronę, z której możemy pobać grę. Ja tego nie muszę zrobić, ale pokażę wam w skrócie, jak to zainstalować. Tu jest nasz plik, klikamy go. Otwórz. Wybramy język polski, chyba że wolicie inny język, to wasza sprawa. Klikamy OK i klikamy Zainstaluj. Tyle. Przejdźmy do gry. Legenda mówi, że wyspa Jorwi była kamienistym pustkowiem, pogrożonym w ciemnym, zimnym morzu. Dopóki nie spadła z nieba gwiazda, słaby obraz gwiazdy uniósł się ponad kraterem, a z niego wyłoniła się dziewczyna na koniu. Jechała z wdziękiem po powierzchni wody, gdy ta się uspokoiła. W prawej ręce trzymała światło. Dziewczyna jej koń haj na posłaszałą wyspę i w jej centrum umieściła i światło. Życie natychmiast zaczęło pojawiać się w każdym zakątku, a zimna i ciemna dotąd wyspa przeniła się w miejsce ciepłe i jasne. Wyspa Jorvik zawsze pielęgnowała bliską więź z końmi, a niektórzy nawet mówią, że są one solą tej ziemi. Przybyłaś do Jorvik, by spędzić lato w stali i Dobra, nikogo to nie obchodzi. Czy ty jesteś tą dziewczyną? Oczywiście. No i jesteśmy w grze. W końcu. Sterowanie jest w sumie proste, ponieważ mam tutaj AWSD i myszkę, więc w sumie Tyle sterowania. A no i jeszcze w sumie spacje, ale to dla koni, nie dla nas, więc. Justin Murland. Z... Porozmawiajmy sobie z nim. Ten głos. Cześć, Klara. Tak myślałem. Miło Cię widzieć. Witaj w Murland. Najmiejmy Justin. Prowadzę testowanie z moim ojcem. Tam stoi mouse ninja, który będzie Twoim wierzchowcem przez całe lato. Wybierzcie się na krótką przejażdżkę, żebyście trochę się po. Żebyście się t... Żebyście. Odejdź i porozmawiaj z Mają, która jest na podwórzu obok. Okej. Okay. Czy przyjmujesz to zadanie? Nowy przyjaciel, tak przyjmuję. Okej, okay, wsiądźmy naszego konia i pojedźmy do tej Mai. Kartcenka, nice. Okej, okay, tu jest nasza Maja. Dobrze, to chyba bez problemu ją znajdę, skoro pokazaliście mi ją naprawdę tak dobrze. Okej, okay, jedziemy do Mai. Hej, jestem Maja, Miło mi Cię poznać, Klara. To świetnie, że zdecydowałaś się przyjechać do Murland. Witaj. Okej, okay, w sumie dobrze było troszkę pozwiedzać naszą okolicę. Zobaczmy co tu w ogóle mamy. to jest jakiś John. Johnny, Johnny jest papa. Tu są sklepy, okej. Okay. Stoisko Rolinka z Murland. Tutaj są rzeczy dla konia, tutaj są też ubrania dla konia. Ubrania dla konia? Akcesoria dla konia, ja jestem idiotą. Tutaj mamy sklep z ubraniami, więc w sumie mógłbym sobie coś kupić, bo tak. Zapomniałem wspomnieć, że mam na tym koncie VIPa, więc mam troszkę już pieniędzy więcej i będzie mi łatwiej grać. Z tego co widzę, to są tutaj rzeczy dla postaci z wyższym poziomem, a mój poziom to jedyneczka, więc <laughs> tego nie kupię. W sumie ta żółtka kurtka dla nowicjuszy jest ładna, więc mogę ją kupić. Co mogę jeszcze tutaj kupić? Myślę, że kasku nie będę może zmieniał. Buty są takie same, jakie mam chyba na... nie, okej. Okay. To są brudne. Tu kupiłem może jeszcze buty nowicjuszki. Eee, czy są tu jakieś spodnie? Spodni tutaj zbytnio do wyboru nie mamy dużo, bo mój poziom jest naprawdę bardzo niski, a poziom się zrabia, wbija, poprzez wykonywanie questów, które teraz w sumie będziemy robić. Okej, okay, dostałem quest'a, żebym bym poznał już Genom. 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 Tak, na początku jest naprawdę mega łatwa, bo pokażę Wam tak naprawdę wszystko, więc spokojnie tą grę ogarniecie. Nawet ja ją ogarniam, a jestem nubem w tej grze, znaczy. Jestem boją ogólnie w grę, więc mniejsza. Cześć Kara, spodziewałam się ciebie. Zwykle to Thomas Morland oprowadza nowych gości, a teraz jest bardzo zajęty. Czy słyszałaś już o tej okropnej filmie GED? -G, -E g a Kaina? Która chce zniszczyć stajnie, żeby na ich miejscu wybudować luksowe osiedle? Zrób jedno okrążenie i wróć do mnie. Okej, okay, mogę to zrobić, czemużby nie? To było łatwe. Wyścig kończony, dobrze. Fantastycznie, świetnie sobie poradziłaś na torze. To nazywa się praca w zespole T i Mouse Ninja. Myślę, że jesteś gotowa do podjęcia większych wyzwań. Zgodnie z obietnicą możesz teraz wyjechać poza teren Stalni. Potrzebujesz większego wyzwania niż te tory. Bramy Stalni są teraz otwarte, a na zewnątrz kawałek drogi ze sklepami. Jesteś tam i porozmawiaj z retom. Jest członkiem klubu, przy... Jest czu... Jest członkiem klubu Jedzieckiego Bobcats. Może być mało przymiotem dla nowych, ale nie przejmuj się. Zapytaj ją, na czym polega wyścig Morland. No, Okej, okay, no to kolejny Quest. I jest ona właśnie tutaj. Okej, okay, to bez problemu ją znajdziemy. Tak, jestem Loretta. Nie zgadnę. Przysyła tutaj na naukę postaw jeźdztwa konkursowego. Pewnie, że tak. Wszystkie dziewczyny ze stajni Morland chcą dołączyć do mojego klubu Jedzieckiego Bobcatów. A może ja nie chcę? Lekcja pierwsza. Bobcaty przyjmują tylko najlepszych. Jeżeli chcesz z nami jeździć. Musisz na to zapracować. Lekcja druga, trenuj. Zawodę to świetny sposób dla jeźdźca i konia na osiągnięcie pełnego potencjału. Takiej więzi jaką mam ja z moim koniem Bartokiem, nie tworzy się przez jedną noc, okej. Okay. Zanim przejdziemy do lekcji trzeciej, muszę poznać twój poziom i twojego... Jak mam ja twój koń, tylko nie może pójść... <noise> Połowa tego filmiku to chyba będzie czytanie tego co mówią postaci, więc przepraszam, ale... Tak. Okej, okay, w skrócie leta dała nam kolejnego questa, którym jest przejęcie odpowiedniej kolejności obok ustawione chorągie w czasu. Dokładnie to: Początek wyścigu. Kiedy będziesz gotowa, okej, okay, jestem gotowa, mniejsza. Jestem czas gotowa, dawać. Jesteś pewien, tą nową dziewczyną, o której wszyscy mówią. Mam na imię Tan. Mam nadzieję, że ta cię nie wystraszyła. Dla Lorety jeździctwo jest jeździc. Ja przepraszam, naprawdę. Ja nie umiem czytać. Ja. Dla Lorety jeździctwo to bardzo poważna sprawa. Dlatego chcę, by Bobkaty pomagały nowym jedcom w stajniach Murland. Okej, okay, w końcu mamy jakiś dobry challenge, wyzwanie, questa, w którym jest jazda. Po to że to coś dla mnie, a nie jakieś kółeczka. Początek wyścigu, okej. Okay. Lecimy z Koksem. Wyścig ukończony poziom brązowy. Czemu nie złoty? excuse me? Okej, okay, wykonaliśmy kilka kolesów, które musiałem wykonać po nagrywaniem, bo były one konieczne. Aktualnie znajdujemy się w stajni, której będziemy zajmować naszym koniem, więc go nakarmimy, wyczeszemy i go umyjemy. No i napoimy. Okej, okay, może najpierw go umyjemy, wąż i umyjemy mu podwozie. Dwójeczka, czyli teraz czochu czochru konia po... Excuse me, gdzie ta ręka? O, ona skocha. Okej, okay, przydałoby się go nakarmić, więc dam mu usianka. can I give you siankos? Can I? Dam mu jeszcze trochę wody. No i w sumie to będzie okej. Okay, na dzisiaj, tak myślę. A, nie, przepraszam. I jeszcze muszę ogarnąć jego kopyta. Pi! a co mi to obchodzi? Że stanie z tą ziemią? To miejsce doprowadziło do śmieci moją córkę. Okej, okay, czy jego córka zginęła? Mamy znaleźć. Justina, żeby z nim porozmawiać, bo może on będzie znał odpowiedź, albo on podpowie, jak tego dziadka Okiełznać? Okay, nie wiem jak przekonać tego starego głupca. Wiem, że mama naprawdę kochała mojego ojca Tomasa i doszło do prawdziwej tragedii. Mam listy, które matka z ojcem pisali do siebie przed ślubem to dowód na to, że naprawdę się kochali. Myślałem o tym, żeby je przekazać dziadkowi Jasperowi, ale nigdy... Może byś pokazał mu te listy. Weź te listy, pokaż je Jasperowi. Okej, okay, możemy. W sumie tak nawet już nie mam wyjścia, żeby tego nie zrobić, więc. Serce mi kwawi, gdy czytam listy mojej kochanej córeczki. Tyle lat byłem natrętnym trudniem. Straciłem przez to wnuka. Chlip, chlip. Mam akt własności, oczywiście, godam Tomasowi. Ten łódka... Przywieźć sprawę sprawie. Idła są jeszcze ze skrzynki w forcie. Okej. Okay. Jestem w ogóle ciekaw, czy znajdę tą skrytkę. Czy też, też w sumie nie powinno być tak źle, pewnie ją znajdę, bo jest pewnie oznaczona jak zwykle w takich grach. Ale wciąż się boję, tylko nie wiem, może nie zauważę. Prawo do Staini Murland, Czyli teraz powinienem jechać chyba do właśnie Tomasa i mu to dać. Ale może najpierw pokażę wam. Tutaj konie, tak myślę, co z tego, że Stenia zaraz może przestać istnieć, konie są ważniejsze. Mamy tutaj pełno, pełno koni, tu są konie, tu są konie. Tu wszędzie są konie, ja jestem koniem kinda. I te konie mają swoje różne rasy. Zobaczmy może tego konia, czy możemy go kupić. Poziom piąty. Nie możemy go kupić. Rasa Jorvik gorąco krwisty. Niestety tego konia nie kupimy, dlatego że nasz poziom jest zbyt niski. I ten jest ładny. Poziom siódmy, kucyk. To jest taki ładny kucyk. Mmm. Czy mam kupić tego? Poziom dwunasty już w ogóle. Rasa Konemara, ale ładny on jest. Poziom szósty, no mmm... Poim północno. Szwedzki, też nie mogę kupić. Czy jest to w ogóle konie którego mogę kupić, jakkolwiek? Tego też jeszcze nie mogę kupić. Okej, okay, czy je muszę wrócić do Tomasa? Dobra. Chociaż w sumie. Jestem zbyt leniwy, przepraszam. W ogóle nie wiem, czy mówiłem, ale ja w tą grę czasami gram na innym koncie. I w sumie mógłbym wam to konto podać, ale pomyślę o tym jeszcze. A kim pani jest? Dziewczyna, która kocha konie, podjedź z syndrom do Fortu... O, ok, tam jedziemy, to mogę cię podwieźć. Ok, to teraz mogę wam pokazać wieżaki, dobra. Zobaczcie te pieski, zobaczcie te kotki i zobaczcie te króliczki. O matko, one są takie słodkie. Ok, nie wiem, czy kupić psa, czy kota, królika już mam na swoim drugim koncie i teraz wam go pokażę. Teraz go macie pewnie na ekranie. Ale może kupię właśnie psa, tak myślę. Chociaż może... A, dobra, nie będzie kot. Trudno. Uwielbiam koty, więc okej, okay. biorę kota. Jakie to jest słodkie. <laughs> okej, okay, jednak ten kot był dobrym pomysłem, bo jest taki... Mm, taki uroczy. Oh, jest taki słodki, no. Mm. Okej, okay, myślę, że chyba to w tym odcinku będzie na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Nagrywam to... Dobre dwie godziny około, więc mam nadzieję, że mam sporo materiału, żeby jakoś ten odcinek zmontować. Dziękuję bardzo za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale w poniedziałek. Link do gry macie w opisie, więc tam zażyjcie. No i tak, dziękuję za obejrzenie, na razie, pa pa, subskrybuj, lajkuj, komentuj. Cześć!